Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Samochody Graczyka. Tym razem nietypowo, bo mam zacnego pomocnika, najlepszego operatora w internecie. To prawda. Na pewno zaczęliście się już zastanawiać, dlaczego Graczyk wynajął najdroższego operatora na świecie. Otóż dzisiaj będzie zadanie wagi ciężkiej, nie tylko ja, ale też pojazd, który wymaga pełnego skupienia i zaangażowania w operację tym samochodem, które nie są zbyt proste. Naczepa jest przystosowana do sprzętów budowlanych, ale nie takich jak ten, gdyż w starze tym SWN są nóżki podpory hydrauliczne z tyłu, które przy tak dużym kącie wejścia powodują, że on się ryje w podłoże i nie chce się ruszyć, jest za nisko. I trzeba było taki wynalazek zrobić? Tak, musieliśmy wybudować dużą drogę wjazdową, dlatego są klocki, żeby najazdy były wyżej. Są najazdy uspawane, które wytrzymują ten nacisk i no raz się udało, czyli prototyp działał. Kupiłem go w czasach pandemii, w 2002 roku, na przetargu z tramwaj warszawski. W 2020 roku. W 2020, tak. Był tani, bardzo tani, bo był tańszy niż złom. Kosztował 4200. No i teraz zobaczymy najpierw, czy to działa, a potem dam mu drugie życie. Wiesz, jak odpala star? Nie wiem. Na widok kluczyka. Zaprezentujemy Wam dzisiaj samochód Star 200 w wersji SWN, czyli pogotowie trakcyjne. Unikatowy samochód spotykany w warszawskich tramwajach albo w tramwajach śląskich, czyli wóz przeznaczony do naprawy trakcji tramwajowej w tym wypadku. Wóz został wyprodukowany w 1990 roku i trafił do Warszawy. Przez 30 lat służył dzielnie jako samochód serwisowy w warszawskich tramwajach. I co ciekawe, jest to pojazd dwudrożny albo dwudrogowy, różnie mówią, czyli auto, które może jeździć po drogach asfaltowych bądź szutrowych, w ogóle po takich cywilizowanych drogach i po drogach, które są nieznane miłośnikom komunikacji samochodowej, czyli po torach. Akcja ratowania samochodu zakończyła się sukcesem, ale później jak zwykle przyszła refleksja: po co mi ten złom? Stał sobie samochodzik, stał, postanowiłem dla niego znaleźć nowe miejsce, nowy garaż, udało się. Samochód trafi do człowieka, który ma pełne warunki i predyspozycje, żeby zrobić z niego prawdziwą perełkę polskiej motoryzacji. Ale zanim to wszystko nastąpi, postanowiłem się tym samochodem przejechać po torach. Zobaczyć, jak to jest jechać z samochodem, w którym kierownica chodzi luźno, a auto jedzie w zadanym kierunku. Teraz fajnie widać? Tak, idealnie. Ze względów bezpieczeństwa tu są wszystkie obwody zrobione tak, że najpierw musisz wyłączyć przedni pulpit, żeby zaczął działać ten pulpit. Czyli wyruchamy pulpit i opuszczamy stopę najpierw z lewej, potem z prawej. Ale powiem Wam, że nie jest takie proste znaleźć miejsce, gdzie można legalnie i bezpiecznie pojeździć po torach kolejowych. Star ma rozstaw normalno-torowy, więc jest to o tyle łatwe, że wystarczy znaleźć nieczynny tor PKP. Ale gdzie taki tor znaleźć? Żeby było bezpiecznie, żeby nas nikt nie pogonił, żeby sokiści mnie nie ganiali. Więc wybór padł na zaprzyjaźnioną już parowozownię w Skierniewicach z niesamowitym klimatem, z piękną halą wachlarzową, z odcinkiem torów, po których mogłem jeździć, a przede wszystkim z obrotnicą.
więcej wysokości ma ta platforma, jak się ją da na maksa? Nie wiem, dużo. Naprawdę tyle, że już tam poziom strachu działa. No to, wiesz, to jest urządzenie do naprawy trakcji kolejowej, no to zobacz. Tak jak my widzimy, no to musi sięgnąć do tego. No tak, do tych górnych. Myślę, że tak sięgnąć. 7 metrów to spokojnie. Niesamowity jest moment, kiedy robisz pierwszy raz w życiu coś. Coś, co jest nietypowe. I takim właśnie jest jazda starym po torach. Nie mam do tego żadnej instrukcji, nie wiem jak tego używać. W samochodzie jest pierdyliard różnych przycisków i dźwigienek, więc wystarczy załączyć napęd pompy, uruchomić pulpit sterowniczy, opuścić przednią oś, tylną oś. Oczywiście trzeba jeszcze takiego stara wkoleić, albo inaczej trafić po prostu na szyny. Wydaje się to straszne, ale okazało się to banalnie proste i już po kilku minutach cieszyliśmy się jazdą starym po torach. Wadą tego urządzenia jest to, że brakowało jednej osłony i było tak piekielnie gorąco w samochodzie. Raz, że był olbrzymi upał, dwa, brakująca osłona powoduje, że wentylator chłodnicy stwarzał piekielne warunki w środku. Bardzo fajne jest uczucie, kiedy się prowadzi blisko 10-tonowy samochód i nie ma się nad nim panowania, znaczy ma się panowanie, ale nie nad kierownicą. Auto jest uniesione nad tor, koła przednie są w powietrzu, więc możemy skręcać w lewo i w prawo, a auto jedzie tam, gdzie prowadzi nas tor kolejowy. Wspaniałą przygodą było wykolejenie stara. Nie wiem, czy Wam się to kiedyś udało, ale nam się udało wykoleić 10-tonową ciężarówkę, która po prostu wypadła z szyn. Dlaczego tak się stało? Gdyż star, którym jeździliśmy po torze, jest starem tramwajowym i obrzeże kółeczka, które nie jest zbyt duże, jest zbyt niskie, żeby trafić na iglicę zwrotnicy. Przerzuciliśmy rozjazd, przejechaliśmy, no ale niestety wóz się wykoleił, nie trafiając w tor dalszej jazdy. Kupiłem tego stara po to, żeby nie pojechał na złom. Także myślę, że moje zadanie graciarza jest spełnione. No i znalazłem dla niego nowy dom. Trafi do człowieka, który mam nadzieję, że go odbuduje. Człowiek naprawia podnośniki koszowe, podnośniki najróżniejsze hydrauliczne na samochodach ciężarowych, więc myślę, że to jest temat, który on ogarnie i za 5 lat, tak, myślę, że będziemy mogli się jeszcze raz po torach przejechać z takim starym, ale już ładnym. Sama jazda starym po torach naprawdę jest prosta. Ale procedury, nawet na tak krótką wycieczkę, która wynosiła 100, może 200 metrów jazdy, są takie same jak w przypadku, na przykład, jeżeli byśmy jechali drezyną kolejową. Czyli zostałem przeszkolony, jak wyglądają sygnały kolejowe, że tak, tak, albo tak, już nie pamiętam, ale było stój, jedź od siebie do tyłu, czy jakoś tak. Generalnie ciekawie. Istotne jest to, że za każdym razem, kiedy chciałem ruszyć tym starym, musieliśmy zatrąbić, jak prawdziwa lokomotywa. Ale i węższy, wiesz, jest... Dla mnie, jako dla człowieka, który jest przyzwyczajony do procedur, które odbywają się w ruchu lądowym, samochodowym, jest pewnym szokiem, jak wygląda przywiązanie do procedur bezpieczeństwa na kolei. Zwróćcie uwagę, że obrotnica, zanim się zacznie obracać, najpierw jest sygnał dzwonka. Jeżeli pociąg rusza, to też jest klakson. Bardzo mi się to podoba. Fajne jest poszanowanie zasad bezpieczeństwa. Teraz jeszcze słowo wyjścia ode mnie. Ja jestem bardzo wdzięczny Tomkowi, że mnie zabrał na taką fajną imprezę jak jazda starym po torach. W dodatku jeszcze mogłem stanąć na tej platformie, wjechać na samą górę i zrobić sobie przebitkę z góry na całą tę parowozownię, która jest tak rewelacyjna, że po prostu mógłbym w tej parowozowni mieszkać. Więc naprawdę to było super, rewelacyjne. Teraz mam ochotę jeździć po torach jeszcze czymś kolejnym, jakąś drezyną albo czymś nie wiem czym. No i co jeszcze pan powie na koniec? Że jeździ to może każdy, ale nie każdy się może wykoleić starym. Tak jest. Nara. Cześć.